Jeśli w ciągu 5 sekund zostawisz łapkę w górę pod tym odcinkiem, to w sumie nic się nie stanie, ale mega mnie wtedy uszczęśliwisz, więc dobra, liczę do 5, zobaczymy czy zdążycie. 5, 4, 3, 2, 1. Z góry dziękuję każdemu, kto zostawił i tak w ogóle to siema siema Taitori i witajcie w kolejnym odcinku. Dzień babci i dziadka w tym roku wypada 21 stycznia, no i 22 stycznia, więc zostało już naprawdę niewiele do właśnie tych wydarzeń. No i my porozmawiamy sobie dzisiaj o nich, ale pod kątem Brawl Stars. Powiem wam, czego możemy spodziewać się w naszej gierce z okazji tego święta, czy dostaniemy coś za darmo, a jak tak, to co to będzie? No i kilka innych ciekawych rzeczy. Napiszcie w komentarzu, który mój kanał najbardziej lubicie? Tori, Tori 2 czy Tori 3? No to wtedy przybywa wam serducho. No i jak możecie, to zostawcie subika z dzwonkiem na tych wszystkich trzech kanałach. Wtedy zrobicie dla mnie najlepszy możliwy prezent. A ja już nie przedłużam tego wstępu, no i życzę wam miłego oglądania. Lecimy! No i dobra ziomki, zanim już tak typowo przejdziemy do tego dnia babci i dziadka, czyli eventu, które mogły być w Brawl Stars, no to chcę wam pokazać tą oto mapkę. Często właśnie w odcinkach pokazywałem jakieś ciekawe mapki i tym razem mamy coś takiego. Patrzcie, ktoś w Brawlu stworzył takiego Mortisa. Jak widzimy, ma kapelusz, no twarz przypomina ewidentnie Mortisa, jest taki wampir. No i naprawdę tej osobie mega fajnie to wyszło. Sam chciałbym strasznie zagrać na takiej oto mapce. No i generalnie jak też macie jakieś ciekawe mapy zrobione na przykład przez was, czy też znalezione na internecie, to podsyłajcie mnie na mojego Instagrama, to nie ty, jak będą ciekawe, ale mega ciekawe, takie, że naprawdę będą mi się bardzo podobały, no to z chęcią pokażę je w odcinku i wspomnę, że to jest wasza, albo po prostu, że wy mi ją wysłaliście. Więc link do Instagrama jest w opisie i tam mi wysyłajcie, można mnie też tam zaobserwować, będę wam z góry wdzięczny. No i dobra mordeczki, kolejna rzecz, którą wam taką śmieszną jeszcze jedną chciałem pokazać, będzie dotyczyła przebranka dla tego kotka. Zobaczcie, ktoś uszył, albo zrobił w jakiś inny sposób, takie oto nakrycie głowy dla tego kotka. Jest to dosyć śmieszna sprawa, bo z czym ono wam się kojarzy? No oczywiście, że z Bi. Ewidentnie jest taka czapeczka od Bi i pasuje na temu kotkowi. Wygląda on w niej naprawdę słodko. Oceńcie w komentarzu, czy wam się podoba ta czapka na nim, czy nie. A ja już teraz przechodzę do tego, na co każdy czekał, czyli eventu, który można by było po prostu nazwać Grandfather Day, czy po prostu Grandpa Day. Coś takiego, mordeczki. O co by w tym chodziło? Pierwsza opcja jest taka, żeby w ten dzień wyszedł specjalny challenge, czyli wyzwanie, w którym do zdobycia będziemy mieli jakieś fajne nagrody. No i tutaj od razu mówię, że spoko nagrodą byłoby dostanie jakiegoś specjalnego skina, który byłby taki postarzały. Ale nie chodzi mi o to, że tak jak wyglądał kiedyś w Brawlu, tylko widać po prostu po tym zadymiarzu, że jest on już w starszym wieku, nie? Przykładowo, nie wiem, do Dynamajka. O, tutaj mamy takiego Dynamajka, który jak widzicie ma nawet taką drabinkę do chodzenia, nie wiem dokładnie jak to się nazywa. No powypadały mu włosy, po oczach widzimy też, że jest starszy, jest praktycznie już cały łysy. No i pomyślcie, że dostalibyśmy takiego skinka za wygranie w tym challenge'u. Moim zdaniem mega spoko opcja. Co do challenge'u, no to wiadomo, no nie wiem jaki dokładnie by to mógł być challenge. Oczywiście na przykład gierki 3x3 lub w duo. Nawet solo taki challenge byłoby fajnie, po prostu żeby taki challenge dodać, nie? I myślę, że wtedy każdy by się uszczęśliwił, można było zdobyć sobie takiego dziadkowego Dynamajka, który prezentuje się superowo. I to moim zdaniem byłaby taka pierwsza kozacka rzecz, która po prostu mogłaby wbić z okazji tego eventu. Ale jeśli nie byłoby takiego czegoś, no to mam nadzieję, że dostalibyśmy coś innego za darmo. Nie mówię, że musi to być jakiś duży gift, wy już znacie widzowie, jak są takie mniejsze eventy, no to w ogóle jak coś dostaniemy, to się trzeba cieszyć, bo nie jest powiedziane, że coś dostaniemy, to mówię wam od razu. Ale jakby się udało coś dostać, to naprawdę trzeba to będzie mega doceniać. Tak jak mówię, nawet jakiś big boxik, kurczę, darmowy w sklepie w ten dzień byłby fajny. Jakiś pin pack, mega box, to standardowo o to samo proszę, co nie? Wy już na pewno znacie te gadki na pamięć, ale to tyczy się praktycznie każdego eventu, więc tutaj też by bardzo fajnie pasowało i oczywiście nie pogardziłbym, gdybyśmy dostali jakąś fajną nagrodę. I zaraz sobie przejdziemy dalej do innych ciekawych rzeczy związanych z tym eventem, ale najpierw chciałem wam pokazać jeszcze kilku innych zadymiarzy, którzy też są postarzali. Wziąłem je z animacji pewnego youtubera i zobaczcie, na przykład tutaj mamy El Primo, taki oto zgarbiony, ma też taką laskę do chodzenia. No, musicie przyznać, że wygląda troszkę starzej niż na to, jak jest teraz. Trochę taki dziadek El Primo, Brawl Stars normalnie za 100 lat, nie? Tak będą zadymiarze za 100 lat wyglądali. Oczywiście żartuję, no bo nasi zadymiarze się nie starzeją, ale śmiesznie to wygląda, musicie przyznać. No i dobra, dalej mamy
jeszcze Broka. W sumie u niego tak wiele nie jest zmienione, ale już jak patrzymy tak na sam wyraz jego twarzy, to widzimy też, że jest to starszy Brok. Bardziej bym powiedział, kurczę, niestety stary Brok, a nie starszy, no bo wygląda już jakby miał tak, nie wiem, z 80 lat. Ale tak właśnie się ten Brok prezentuje. Co więcej, mamy jeszcze dwie legendy pokazane w postarzałej wersji. Jest tutaj Spike i jest tutaj Crow. Ja nie mogę, jak to fajnie wygląda, widzowie. No nie wyobrażałem sobie nigdy takich starszych zadymiarzy. No i kiedy, jak nie teraz? Jak nie na event, który byłby związany z Dniem Babci i Dziadka? No idealnie by się to nadało, moim zdaniem. Gdyby twórcy coś takiego pozmieniali i na czas trwania tego eventu dodali, no powiem wam, że byłoby na pewno grubo. Dajcie znać w komentarzu, który z tych starszych, postarzałych zadymiarzy podoba wam się najbardziej, to przypnę serduchy i będę wiedział, że oglądacie do tego momentu. Ale to jeszcze nie koniec, nie? Wychodźcie z tego odcinka, bo jeszcze kilka ciekawych rzeczy wam do pokazania. Mam teraz bardzo ciekawego newsa, bo twórcy parę dni temu wrzucili na swoje social media takie oto filmiki, które miały tam zapowiadać Rok Tygrysi i ten nowy event w Brawl Stars, ale mordeczki. W wielu momentach na przykład tego filmiku było nawiązanie do Star Parku, na przykład tutaj widzicie. Normalnie mamy ten cały cyrk, całe miasteczko Star Parkowe. W innych momentach, nie wiem, czy to dokładnie teraz to znajdę. A o, na przykład tutaj właśnie jak był ten ośmiobitowiec, o, w jego tle też jak widzicie jest tam napis Star Park. No i mordeczki, to oznacza tylko jedno. Twórcy będą znowu wracali do Star Parka, znowu będziemy mieli coś ciekawego z nim związanego w Brawlu. Może jeszcze nie w tej aktualizacji, ale w kolejnej, czyli w kolejnym Brawl Talku najbliższym, będziemy mieli mordeczki pewnie już coś związanego ze Star Parkiem. Mega mnie to cieszy, ponieważ Star Park jest bardzo tajemniczy. Jest to na pewno coś, co też kojarzycie, a ci, co nie kojarzą, to pokażę wam ten oto obrazek, gdzie macie tego oto ziomka, on jest najprawdopodobniej z Chin, na pewno go kojarzycie, on oprowadzał parę Brawl Talków temu, dokładnie po tym miasteczku Star Park, było tam też dużo strasznych rzeczy, można tak powiedzieć. No kojarzycie na pewno. No i generalnie coś takiego myślę, że będzie jeszcze jako druga odsłona. Jako druga odsłona w naszej gierce. Miejmy nadzieję, że będzie to już właśnie w najbliższej aktualizacji. Ja zawsze lubię, bo tam mamy mnóstwo zagadek i mogę fajne odcinki z tego nagrywać, pokazać wam różne teorie. No i wiem, mordeczki, że teraz też może być podobnie. Dlatego jakbym miał jakieś nowe informacje z tym związane, jakby rzeczywiście się to potwierdziło, że Star Park wraca, no to oczywiście będę was o tym informował, ale raczej wróci, no skoro twórcy coraz częściej w ostatnich grafikach pokazują nam Star Parka, między innymi tutaj jest też taka grafika, gdzie jak widzicie w tle też mieliśmy ten Star Park i były też roboty, co może oznaczać, że w najbliższej przyszłości będzie też jakaś zmianka drobna z robotami. Może przejdą one remodel, który już był dawno temu zapowiadany przez Franka, może coś innego, ziomeczki, ciężko powiedzieć, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale na pewno trzeba się przygotować już na kolejne zmianki, gdyż teraz dostaliśmy już ten nowy karnet, no i ogólnie nowy sezon, więc za niedługo możemy spodziewać się już jakiejś lutowej aktualizacji. No ja się nie mogę doczekać kolejnego Brawl Talka, bo teraz była troszkę dłuższa przerwa od nich, no i miejmy nadzieję, że ten Brawl Talk, co będzie teraz, rozwali system i naprawdę wprowadzi nam coś fajnego. Nie tylko fajnych zadymiarzy, ale też jakieś inne fajne zmianki. Zobaczymy, jak to dokładnie będzie. Śledźcie kanał, będę was o wszystkim informował. A teraz lekki update sytuacji z przed kilku odcinków, gdzie prosiłem was o to, żebyśmy naprawili mój krankoch te Spike'a, żeby udało się go odbudować. No i udało się, mamy już w klanie 30x30. Oczywiście nie jest to już tak potężny klan, jak był kiedyś, no bo jest teraz ono 26 tysięcy pucharków. W sumie nawet teraz muszę to zwiększyć, zwiększam na 28 na razie. No ale i tak mega się cieszę, bo udało nam się odbudować i kurczę, klanik jest teraz full. Wróciliśmy na wysokie miejsce do topki polskiej. Ostatnio byliśmy co prawda tam nawet na 12 miejscu, teraz jest 50, ale i tak trzeba to docenić, mordeczki, tutaj wróciliśmy i że klanik mógł się odbudować. No to co? Nawalamy kolejne wojny klanowe i mam nadzieję, że za niedługo wbijamy do jeszcze wyższych lig. A w tym odcinku mordeczki na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i subika, jeśli już tego nie zrobiliście. Wbijajcie na wszystkie inne social media. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia wszystkim. Hejo!